Jak na porządną konferencję Szostaka przystało, pierwszy punkt będzie zupełnie niezwiązany z tematem. Dlatego, że nie będzie de facto sposobem na ślub, tylko będzie sposobem na to, żeby ewentualnie ślubu nie było. Dlatego, że jestem przekonany, że ten pierwszy punkt to jest jeden z najważniejszych punktów. Już się tłumaczę, o co mi chodzi. Moi drodzy, przez kilka lat prowadziłem w Łodzi, bo tak powiedzmy, że mieszkam w Łodzi, no jestem tam przypisany do klasztoru. Jeżeli bywam gdzieś w jakimś dominikańskim klasztorze, najczęściej to właśnie w Łodzi. I przez kilka lat prowadziłem tam kursy przedmałżeńskie, które my z braćmi często nazywamy kursy przeciwmałżeńskie. I nie jest to żart z tą nazwą, tylko naprawdę tak to traktujemy. Wzięło się to z takiego prostego przekonania, które nie wiem, czy jest wam jakoś znane i też utożsamiacie się z nim, czy nie. Ale moje przekonanie jako księdza, który ma jednak z małżeństwami strasznie dużo do czynienia, a szczególnie z tymi małżeństwami, które jakoś tam przechodzą trudności albo się rozpadają i tak dalej, bo zasadniczo szczęśliwe małżeństwa do księży nie przychodzą, tylko zazwyczaj przychodzą te, z których coś się sypie, to moje doświadczenie jest takie, że nie chcę mówić o liczbach, bo to nigdy się nie da powiedzieć o liczbach, ale ogromna część małżeństw nigdy nie powinna zaistnieć. Znaczy, ogromna część małżeństw nie powinna się wydarzyć. I to, że się wydarzyło, że tak powiem, już było początkiem końca. I jedno z najważniejszych rzeczy, i to jest w ogóle pierwszy sposób na udany ślub, to zadać sobie pytanie, czy ten ślub w ogóle ma być. I chciałbym wam w pierwszym punkcie opowiedzieć kilka słów, kilka zdań. Jeżeli tam słuchaliście różnych moich pachnideł i takich innych, to pewnie niektóre rzeczy będą wam z tego znane. Takich kilka jakby punktów do przemyślenia. Szczególnie jeżeli jesteście już w jakimś związku, a szczególnie jeżeli jesteście w jakimś związku takim zaawansowanym. I chciałbym powiedzieć tak naprawdę o jednej najnudniejszej rzeczy, jeżeli chodzi o cały ten okres przedmałżeński. Takiej rzeczy, której już większość tego świata totalnie nie rozumie i bardzo się wkurza na Kościół, że Kościół o tym mówi. Czyli chodzi mi o ten taki moment nieżycia w małżeństwie przed małżeństwem. I nie mam na myśli tylko i wyłącznie rzeczywistości seksualnej, czyli nie chodzi mi tylko i wyłącznie o to, żeby zachowywać czystość przedmałżeńską, tylko w ogóle te wszystkie zasadniczo już prawie że standardowe chyba pomysły prawie każdej pary, prawie każdej naprawdę, polegające na wspólnym życiu, wspólnym mieszkaniu, takim życiu małżeńskim bez małżeństwa jeszcze. I w oczach tego świata to jest jeden z najlepszych pomysłów, żeby sprawdzić, czy mamy być małżeństwem. Kiedy gadam z ludźmi, którzy przychodzą do mnie właśnie w takim stanie przedmałżeńskim, właśnie takich, którzy razem mieszkają, razem żyją, czasem razem współżyją, mają bardzo często też już pewną wspólność majątkową, mimo że jeszcze nie są jakby prawnym małżeństwem i tak dalej, czyli de facto żyją prawie że jak małżeństwo. Kiedy pytam o powód, to oczywiście powodem zawsze jest to, że chcemy sprawdzić, czy to będzie działać, nie? Że chcemy jakby już pożyć takiej rzeczywistości, żeby zobaczyć, czy na każdy możliwy sposób do siebie pasujemy, czy potrafimy ze sobą żyć i tak dalej. I ja nie twierdzę w ogóle, że ten argument nie ma sensu. To jest w ogóle bardzo logiczny argument. No, jeżeli coś potem mam robić, no to dobrze, żeby zrobić wcześniej coś podobnego i zobaczyć, czy to zadziała, nie? Natomiast chciałbym wam, bez względu na to, czy się z tym zgodzicie, czy nie, bez względu na to, czy uda mi się cokolwiek wam tutaj, że tak powiem, przepnąć do głów, czy mi się nie uda, z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że jest to najgorszy możliwy pomysł na świecie. I chciałbym wam powiedzieć, ja, Adam Szóstak Dominikanin, podpisuję się pod tym i ręczę za tym wszystkim, co mam. Nie dużo tego jest, ale trochę jest. Więc wszystkim, co mam, się podpisuję pod tym, że jeżeli chcecie sobie zniszczyć małżeństwo, że jeżeli chcecie, żeby wasze małżeństwo się rozpadło, jeżeli chcecie koniecznie, żeby wasza miłość była katastrofą za kilkanaście, kilkadziesiąt lat, to zróbcie właśnie to. W sensie mieszkajcie razem, żyjcie razem i róbcie małżeństwo, zanim jeszcze jesteście małżeństwem. Gwarantuję wam, macie na to moją pieczątkę, że wam się wszystko rozsypie. Naprawdę. Wiem, tak, widzę wasze miny niektóre. Wiem, widzę, spokojnie. Moi drodzy, dlaczego tak mówię? Jesteśmy ofiarami pewnego, nazwałbym to kontekstu kulturowego, który nie jest tylko i wyłącznie domeną naszych czasów, bo to jest oczywiście domena bardzo wielu, jakby długiego czasu, ale pewnego kontekstu kulturowego, który nam wmówił, że miłość to jest odczuwanie. Że miłość polega na tym, że ja czuję, że go kocham. I kochani, jestem przekonany, że 99% z was, kiedy myśli o miłości, to nawet jeżeli chcecie o niej myśleć w najbardziej stosowny sposób, to myślicie o niej właśnie tak. Zawsze, kiedy pytam narzeczoną, która przychodzi do mnie tam przed ślubem jeszcze, żeby na jakąś rozmowę było pogadać, albo narzeczonego, i pytam, ale co to znaczy
że ty go kochasz. Co to znaczy? To zawsze słyszę odpowiedź, no bo ja to tak całą sobą, i to nie chodzi mi tylko o czułe emocje, tylko tak całą, ja to tak czuję. Ja mówię, no dobra, no ale to czemu on, nie? Jakby co takiego czujesz, mówię? No bo on jest dobry, jest porządnym chłopakiem, nie pije jeszcze, albo ma już robotę, albo wydaje się, że będzie miał. Pochodzi z całkiem tylko połowicznie patologicznej rodziny, że jakby nie wszystko tam jest źle. I generalnie po prostu jest dobrym chłopakiem. Ja tak to czuję. Jak z nim jestem, to się czuję taka bezpieczna, szczęśliwa i tak dalej. I teraz uwaga, bo to brzmi, jakbym się z tego śmiał. To w ogóle wszystko jest strasznie piękne. To w ogóle wszystko jest strasznie fajne. Tylko uwaga. Drogie panie, mówię teraz drogie panie, bo jestem mężczyzną. Gdybym był kobietą, mówiłbym drodzy panowie. Drogie panie, jesteście w stanie w taki stan wejść każda ze mną. Uwaga, bo jestem super facet. Jak ze mną poprzebywacie, drogie panie, po prostu miesiąc, to będziecie w siódmym niebie. Uwaga, ja w ogóle dobry jestem chłop. Nie piję. Jeszcze. Mam tylko w połowie patologiczną rodzinę. Uwierzcie mi, drogie panie, żebym się o was zatroszczył i czułybyście świetnie przy mnie. I uwaga, nie chodzi mi o to, że to poczucie, to wszystko to jest coś niedobrego i że to jest niepotrzebne w miłości. Uwaga, ale to nie jest miłość. Miłość to jest poznanie kogoś i wybranie kogoś, kogo się poznało. Już tu teraz widzę tak, no właśnie, i właśnie dlatego z nim mieszkam, żebym go mogła poznać i żebym mogła wybrać. Uwaga, kiedy wchodzisz w taki stan życia z kimś, to twoje emocjonalne przywiązanie, twoje fizyczne, psychiczne, emocjonalne przywiązanie do kogoś przestaje ci dawać jakąkolwiek możliwość wyboru. Kochani, większość małżeństw, która żyła przed ślubem przez dwa, trzy lata jak małżeństwo, de facto nie podejmuje nigdy decyzji o małżeństwie, tylko przyklepuje stan za stany. Bo ten stan w ogóle jest super. Bo to rzeczywiście jest tak, że z tym kimś jest dobrze, że ten ktoś jest emocjonalnie mi odpowiadający, że mi zapewnia bezpieczeństwo i tak dalej, i tak dalej. Moi drodzy, i potem, i wiem, że teraz możecie mi oczywiście nie uwierzyć, tylko potem moje doświadczenie jest takie, że zawsze po roku, po dwóch przychodzi do mnie on albo ona i mówi mi zawsze to samo zdanie. Ojcze, nie mam pojęcia, dlaczego ja z nim jestem. Dlatego, że to, co było takie fascynujące przez te 3, 4, 5 lat, w końcu się kończy, uwierzcie mi, zawsze się kończy, bo to się staje normalne. To się staje rutyną. I nagle się okazuje, że pod tym już jest niewiele. Mało tego. Kiedy do tego dochodzi jeszcze rzeczywistość seksualna, ona całkowicie odbiera mózg. I nie chodzi mi o to, że jesteśmy owładnięci seksem, nie. Tylko seks jest tak jednoczącą więzią, seks jest tak ludzi jednoczącym jakby aktem, że człowiek już żyje, kiedy wchodzi w seksualność z kimś, w przekonaniu, on jeden jedyny, ona jedna jedyna. Tam już nie ma wyboru. Mało tego. Mówiłem to w wielu konferencjach, ale chciałem to powiedzieć, bo to jest też bardzo ważne. To jest szczególnie ważne w kwestii mężczyzny. Dlaczego? Dlatego, że drodzy panowie, my, mężczyźni, mamy zupełnie inaczej niż kobiety, jeśli chodzi o połączenie między więzią a seksem. U kobiety nie ma seksu bez więzi. Kiedy kobieta wchodzi w rzeczywistość seksualną z mężczyzną, to jest z nim w więzi. Dla kobiety nie istnieje seks bez więzi. Oczywiście może to kobieta sobie zrobić. Na przykład to może zrobić prostytutka, że oddzieli całkowicie seks od więzi, i wtedy w kobiecie to jest po prostu totalny rozłam. To są dwie kobiety w środku wtedy. To są straszne stany. Kiedy się oddzieli w kobiecie seksualność od więzi. Natomiast kobieta tego nie potrafi zrobić, tak naturalnie, tak normalnie. Uwaga, mężczyzna, no trochę niestety, ma inaczej. Mężczyzna jest w stanie bez żadnej trudności oddzielić seksualność od więzi. Drogie panie, wiem, że dla was to jest niepojęte, ale każdy z waszych mężczyzn jest w stanie współżyć z 16 kobietami naraz. I nie chodzi mi naraz w jednym momencie, chociaż jak pewnie jakby się uparł. Tylko chodzi mi o to, że w jego konstrukcie psychicznym przeskoczyć z jednej seksualności z jedną kobietą do drugiej seksualności z drugą kobietą, to jest żaden problem. Dlatego, że on potrafi to oddzielić. Tak jest skonstruowany mężczyzna. Mało tego. Mężczyzna, kiedy okazuje miłość fizycznie, jest przekonany, że właśnie się wspiął na najwyższy stopień kochania.
Tak się dzieje u mężczyzny. Mężczyzna, który okazuje miłość fizycznie, który daje szczęście fizycznie kobiecie, jest przekonany, że właśnie został po prostu Einsteinem miłości. Uwaga, w czym problem? To jest oczywiście jakiś czwarty poziom miłości, tylko poziomów jest mniej więcej 116, a on jest na czwartym. W momencie, kiedy się wchodzi w taką rzeczywistość z mężczyzną, to jest właśnie, drogie panie, tak jakbyście powiedziały swojemu mężczyźnie, to już więcej nie musisz się uczyć mnie kochać. Naprawdę. I czy ta rzeczywistość seksualna jest zła? Ależ broń Boże. Pan Bóg ją wymyślił. Co ty myślisz, że to szatan ją wymyślił? Nie, seksualność wymyślił Pan Bóg. To jest jego pomysł, nie szatański pomysł. To Bóg to wymyślił, jako jeden z najfajniejszych rzeczy na świecie w ogóle. Tylko problem w tym, że to nie jest najwyższa forma miłości. Kochani, co wam próbuję powiedzieć? Próbuję wam powiedzieć, że w momencie, kiedy wejdziecie w życie małżeńskie przed małżeństwem, kiedy się zwiążecie tak bardzo mocno emocjonalnie, kiedy się zwiążecie psychicznie, a to się dzieje, kiedy się z kimś mieszka, to się dzieje, kiedy się z kimś żyje cały czas, kiedy się zwiążecie jeszcze na dodatek fizycznie, czyli seksualnie, to macie ogromną, że tak powiem, procentową możliwość, nie mówię, że już pewność, nie, że tak będzie na pewno, ale macie ogromną szansę na to, że de facto nigdy nie podejmiecie świadomego wyboru o tym, czy chcecie z tym kimś być. Tylko będziecie do niego po prostu już przywiązani. I kochani, kiedy Pan Bóg zaproponował taki model i Kościół za tym modelem idzie, kiedy mówi, poczekajcie trochę i zostawcie te więzi psychiczno-emocjonalno-fizyczne, takie te bardzo mocne, bardzo silnie wyrastające, kiedy się ze sobą jest, na ten czas po poznaniu się, to mówi dokładnie to, żebyście wcześniej mogli wybrać. Ja nie wiem, czy wiecie, że w Starym Testamencie po hebrajsku, kiedy się mówi o współżyciu mężczyzny i kobiety, to się używa słowa poznać. To jest bardzo ciekawe. Jak spojrzycie do Starego Testamentu i gdzieś znajdziecie jakiś tekst, gdzie jest napisane na przykład Adam poznał swoją żonę Ewę, to to w hebrajskim oznacza, że był seks. Naprawdę, to jest przedziwne. Hebrajski język nie ma osobnego słowa na współżycie, nie ma osobnego słowa na zbliżenie, tylko używa tego samego słowa, kiedy mówi o poznaniu kogoś. Że mówi, że kiedy mężczyzna poznał kobietę, to znaczy, że weszli w tą najgłębszą intymność seksualną. Co to mówi jakby w języku biblijnym? Że ta rzeczywistość seksualna to jest właśnie zwieńczenie poznania. Że wtedy, kiedy się kogoś dogłębnie i całkowicie poznało, kiedy się tak naprawdę wszystko, co możliwe, to pewnie możliwe do końca nigdy nie jest, ale wszystko, co możliwe, kiedy żeśmy weszli w taką znajomość siebie, to zwieńczeniem tego jest dołożenie do tego wisienki. Czyli to, co nam to, że tak powiem, przypieczętuje. To jest trochę tak. Przepraszam teraz za głupi obraz. Wyobraź sobie swoje wnętrze jako taki sznurek. No taki głupi męski obraz, nie mam lepszego. Masz w środku albo taki ten, jak są takie te węże strażackie, kojarzycie? Takie zawinięte, nie? Na taki ten. Więc zobaczcie sobie, że każdy z was ma w środku taki ten, taki wąż zawinięty, nie? No i teraz tak, na czym polega budowanie związku? Ty masz taki wąż i ona ma taki wąż, nie? I teraz trzeba, chodzi o to, żeby ten wąż wyciągnąć. To jest wiedza o tobie, to jest poznanie ciebie, to jest to jakby odkrycie, co w tobie jest. Więc wyciągasz ten wąż, żeby się cały pokazał, czyli żeby było wiadomo wszystko o tobie. I jak już całe te węże wyciągniecie, nie wiem, jak to głupio brzmi, no, przepraszam za głupi przykład, ale jak całe te węże wyciągniecie, to wtedy na końcu trzeba te węże związać. I to się nazywa ślub. Wyciągnęliśmy całego węża z siebie. Boże, to jest absurdalny przykład, wymyśliłem. No nie mam lepszego, no. Jak wyciągniecie całego węża z siebie, to na końcu trzeba go związać i to jest małżeństwo. Uwaga, co się dzieje zazwyczaj? My wyciągamy skrówkę, nie wiadomo, co jest dalej, nie wiadomo, co tam będzie zawinięte i wiążemy te skrówki. I mamy poczucie, no jesteśmy związani. Co się potem dzieje w małżeństwie? No w małżeństwie trzeba trochę przestrzeni, więc się trochę odsuwamy, no i wąż się wyciąga. I nagle patrzysz, Jezu, jakie tam plamy na tym wężu, jakie dziury, jaki on poszarpany, ten wąż. To jest dokładnie to. Nie zostało wydobyte, co to tam jest, a już zostało związane. I kochani, kiedy Kościół mówi, poczekajcie z tą rzeczywistością, to nie mówi, seksy to jest zło i jak się tylko do siebie zbliżycie, macie grzecha, idziecie bezpośrednio do piekła. Nie. Kościół mówi, jak się za szybko zwiążecie, to się nie poznacie. Jak za szybko się zeszpilicie, to potem już nie będzie wyboru, jak się okaże, że to, do czego się przywiązaliście, to nie jest to. Wiecie, jaki jest najczęstszy powód
unieważnienia małżeństw. Wiecie, że w Kościele nie mamy czegoś takiego jak rozwód, nie? Jedyne, co można zrobić, jeżeli chodzi o sakrament, to można stwierdzić, że on się nie wydarzył. Są tak zwane przeszkody węzła. To ciekawe, że nazywa się to węzeł. Nazywa się małżeństwo węzłem i prawo kanoniczne mówi, że są przeszkody węzła, czyli coś sprawiło, że węzeł się nie zawiązał. I wtedy można stwierdzić, to małżeństwo nigdy nie zostało zawiązane. Tych przeszkód jest 13. Nie będę wam w tej chwili mówił. Ja wiem, to dobrze wiedzieć, żeby mieć taką perspektywę na przyszłość, nie? Które ewentualnie szukać od razu, gdzie są te przeszkody. Nie. Dwa są w 90% powodami wszystkich unieważnień małżeństwa. Zapytajcie jakiegokolwiek prawnika z sądu kościelnego. Dwa. Jeden. Nieznajomość co do osoby. Tak się nazywa ta przeszkoda. I nie polega to na tym, że mi tam Heńka podstawili zamiast Krzyśka, nie? Że myślałem, że Krzysiek był Heniek, nie? No i się okazało, że to nie ten. Nie znałem go, nie. Tylko okazuje się, że ten, z kim jestem, to się okazał kimś innym, niż myślałem, że jest. Że ta, z którą jestem, okazała się, że zupełnie przedstawiła się albo przedstawił się jako ktoś zupełnie inny. I nagle się okazało rok po ślubie, że tam po prostu pod spodem jest zupełnie inna osoba. I to jest tak zwana nieznajomość co do osoby. I to jest jeden najczęstszy powód tego. Drugi jest jaki? Niedojrzałość osobowościowa. Czyli po prostu dwoje dzieci, zafascynowane sobą nawzajem, postanowiły, że zrobią ślub. Jak na koloniach, nie? Jak byłem na koloniach, zawsze byłem księdzem na tych ślubach. Naprawdę. No i teraz mam jak mam, nie? A to jest dokładnie to. Czyli po prostu dwie osoby niedojrzałe zupełnie, które po prostu się zachłysnęły jakąś emocjonalnością, zachłysnęły się jakimś zakochaniem, zachłysnęły się jakimś pociągnięciem przez drugą osobę, no i stwierdziły, że zrobią z tego małżeństwo. I kochani, 90% unieważnień wszystkich małżeństw jest z tych dwóch powodów. Właśnie z tych. Nieznajomość co do osoby albo niedojrzałość. Co to jest? To wszystko dało się zrobić w okresie przedmałżeńskim. Dokładnie po to jest ten czas małżeński. Jak się wpakujecie od razu w silną więź, jak się wpakujecie od razu w seksualność, jak się wpakujecie od razu w emocjonalną, totalną zależność od siebie, no to tyle po waszym poznaniu. To tyle po waszym wyborze. I właśnie dlatego pierwszy sposób na udany ślub, to jest pytanie, czy to rzeczywiście w ogóle powinien być ślub. W sensie, czy my już tak się znamy, czy my już tak ze sobą jesteśmy, ale nie, czy my to już tak czujemy. Ja zawsze, jak prowadziłem te kursy, nie chcę wam tego powtarzać, bo to wszystko jest na pachnidłach, a zawsze jedną z najmocniejszych konferencji, która zawsze robiła po prostu totalny pogrom w uczestnikach i to było po prostu widać. Oni wychodzili zrozpaczeni po tych spotkaniach. Mam taką konferencję o lisach. Jak ktoś nie kojarzy, niech sobie zajrzy na pachnidła, jest taka konferencja, jej tytuł jest O lisach. To jest taka konferencja, która mówi o tym, że każdy ma norę w środku i w tej norze są różne lisy. Lis to jest taki biblijny obraz czegoś nieprzyjemnego, podstępnego, takiego niefajnego. Jest taki werset Pieśni nad Pieśniami, który mówi, że zanim się wejdzie w związek oblubienicy z oblubienicą, to trzeba wyciągnąć lisy, póki są małe. Bo jak będą duże, to się już ich nie wyciągnie. I tłumaczę ludziom potem na tej konferencji zawsze, na czym to polega. Ja mówię tak, to szczególnie do facetów zawsze działa. Mówię, drogi tam panie narzeczony, mówię, macie tam za 2 tygodnie ślub. Mówię, czy jakbyś teraz tak się ze mną spotkał, tak tylko ty i ja, bez niej, nie? Że nie musisz się bać, tak jakby jesteś bezpieczny, nie? Tylko ty i ja. I słuchaj, mówię tak. Czy jest takie coś w twojej przeszłości, w twojej głowie, w twoim sercu, w twoich działaniach, no w tobie, o czym nie powiedziałeś swojej narzeczonej, bo się strasznie tego wstydzisz, strasznie się tego boisz, zrobiłeś coś złego, albo coś się wydarzyło bardzo złego, masz jakąś przeszłość złą, albo masz jakieś grzechy, albo jesteś do czegoś przywiązany, albo jesteś do czegoś uzależniony i tak dalej. Mówię, czy są takie rzeczy, które mówisz, nie będę ją, to jest w ogóle standardowe wytłumaczenie męskie, nie będę ją tym ranił, co nie? Nie powiem jej tego, bo to ją zrani. Otóż uwaga, jeżeli jest jakakolwiek rzecz, o której ona nie wie, to macie już prawie 99% pewności, że macie przeszkodę do węzła, nieznajomość co do osoby. W zasadzie to jest jedna z najpowszechniejszych rzeczy w większości par przygotowujących się do ślubu. Zawsze kiedy, zresztą to u was jest tak samo, no teraz wystarczy na was spojrzeć w ogóle. Niektórzy macie już takie coś, ja pierdzielę, uciekam. Słuchajcie, naprawdę, i to już, oczywiście tak jak to mówiłem już 1000 razy na różnych spotkaniach, nie polega to na tym, że na pierwszym spotkaniu ze swoją dziewczyną na pierwszej randce, nie? Siadasz, wyciągasz listę i mówisz, czekaj, czytam ci moje grzechy. Nie no, tak to nie będzie drugiej randki nigdy, nie?
Nie, tylko chodzi o to, żeby w miarę iścia w związek coraz więcej się pokazywało, coraz więcej się objawiało, coraz więcej było dostępu, a przed małżeństwem, zanim wejdziecie w związek małżeński, ona musi mieć totalną jasność, kto przed nią stoi i on musi mieć totalną jasność, kto przed nim stoi. Inaczej nie wyjdzie wam małżeństwo. Ale my zazwyczaj co? Ale ojcze, ja nawet nie muszę wszystkiego wiedzieć, bo ja to czuję tak, że go kocham. I nawet jeżeli on tam coś ma, tam w plecach mi nie mówi, to ja go i tak z tym kocham. Tylko potem przychodzi do mnie dwa lata po ślubie i mówi, jak ja bym to wiedziała, to z tym to ja bym go nie pokochała. Panie, to jest tak zawsze. Dlaczego? Bo te emocje ci po prostu dyktują to. Ja nie wiem, że one są złe, bo te emocje są bardzo piękne. W ogóle mało tego. Bóg je wymyślił. To Bóg nam dał emocje właśnie po to, żebyśmy potrafili się zafascynować kimś drugim. Ale kochani, spróbujcie, ja wiem, że to jest suchar, że to po prostu brzmi jak najnudniejsze po prostu gadanie katolickiego księdza. Że związek to jest po prostu ciężka robota. To jest po prostu ciężkie, nieustanne poznawanie drugiej strony. I jak wleziecie w te wszystkie inne rzeczy, to po prostu właśnie sobie zamknęliście drogę do tego, żeby ją poznać. Już kończę ten wątek. Chciałem zakończyć tylko jednym. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że tylko wtedy może się wydarzyć najpiękniejsza rzecz na świecie, czyli prawdziwa przysięga małżeńska. Mówiłem już o tym wiele razy. Strasznie kocham ten moment. Ja uwielbiam katolicką formułę ślubu, w sensie sakramentu małżeństwa. Po prostu uwielbiam. To jakiś geniusz to wymyślił. Nie mam pojęcia, kto to wymyślił, bo to gdzieś tam pewnie w historii Kościoła się wzięło, nie wiem, który papież czy jakiś tam inny to wymyślił. Ale to jakiś po prostu w ogóle objawiony po prostu z nieba pomysł. Uwielbiam prostotę tej przysięgi, a uwielbiam szczególnie pierwsze zdanie. Gdzie on stoi, ona stoi. I zobaczcie, nie ma tam podniosłych słów, tylko jest najzwyklejsze, wręcz trochę takie chamskie, biorę. To mnie to zawsze dziwi, bo zobaczcie, w Kościele wszystkie rzeczy są zawsze na takim wysokim C, nie? Wiadomo, że przecież Pana Jezusa nie jemy, tylko spożywamy. Wiadomo, to najbardziej lubię, jak są komunikaty z konferencji Episkopatu Polski. To uwielbiam, że biskupi pochylili się nad jakimś problemem. Nie ma, że o czymś rozmawiali, nie? Ja to kocham. Zawsze to wyobrażam, jest taki wielki stół i oni wszyscy tak się pochylają, nie? Czemu nie można powiedzieć, pogadali o czymś, nie? Tylko pochylili się. Wiadomo, że jak ksiądz idzie z Najświętszym Sakramentem do chorego, to nie idzie, tylko kroczy. Ewentualnie podąża, nie? Zauważcie, w tej przysiędze, mimo że zazwyczaj wszystkie teksty liturgiczne Kościoła są zazwyczaj na takim dosyć wysokim C, nie? Jest zazwyczaj dużo takiej podniosłości, uroczystości. W tym nie ma czegoś takiego, żeby tam było jakieś takie bardzo wyśrubowane słowo, nie? Ja ofiaruję ci siebie. Nie, jest takie proste. Stoi Krzychu, stoi Graszka i Krzychu mówi, ja Krzychu, biorę ciebie Graszka. W sensie to jest po prostu ja nie wiem, po prostu to jest tak cudowne, to jest po prostu tak piękne. Bo co to znaczy? Że tam po prostu stoi ta Graszka, a w głowie Krzycha jest Graszka, Ania, Kasia, Marysia, Janusz, bo to dzisiaj to trochę tak nie wiadomo, nie? Cała taka ekipa stoi potencjalna i on mówi, Graziu, z całej tej ferajny ciebie chcę. Wy czujecie piękno tego? Tylko co się dzieje? Jeżeli nie wiesz, co tam stoi, to nie możesz powiedzieć biorę, bo nie wiesz, co bierzesz. Jeżeli nie wiesz, kto tam jest, nie znasz całej prawdy o nim, wszystkiego o nim nie wiesz, to twoje biorę jest po prostu nieuzasadnione. To jest tak, jakbyś podszedł do kogoś na ulicy obcego i byś powiedział, biorę cię za męża. To jedyne, co to w gębę dostaniesz, nie? No i tyle, no. Nie, kochani, dobra, kończę wątek, ale strasznie was proszę, pomyślcie o tym pierwszym punkcie, bo wbrew pozorom ten pierwszy punkt jest kluczowy. Dlatego, że jak to zrobicie, czyli macie taką totalną świadomość tego, że się znacie i że się wybraliście, to co znacie wybraliście, to całe pozostałe sposoby na ślub wyjdą wam doskonale. Bo ta reszta to jest tylko otoczka. To jest już tylko i wyłącznie forma. To jest tylko i wyłącznie mniejsza bądź większa, bądź lepsza, bądź gorsza zabawa, nie? Bo to, co się miało dokonać, dokonuje się między wami. Ale jeżeli tego nie zrobicie, to nawet potem, jeżeli sobie wymyślicie po prostu najbardziej odjazdowy ślub świata, w najbardziej odjazdowym miejscu, w najbardziej odjazdowych okolicznościach, nawet jeżeli szóstak wam go przyjedzie udzielić, nic z tego nie będzie. Nic z tego nie będzie. Dlatego pierwszy, uważam, sposób na udany ślub jest najważniejszy. Czyli pytanie, czy na pewno, czy tak powinno być, czy jesteśmy w tym miejscu, czy tak się znamy, że możemy to zrobić. Drugi. Teraz będzie...
Łomatko. My mamy jakiś czas, tak? Ile mamy czasu w ogóle? No to nie, no to luz. Dobra. Macie siłę, nie? Tak? Jest okej? Okay? Czy już jest bardzo nudno? Może tam góra śpi cała już na przykład. To byłoby super, jakby tam weszli i tam wszyscy leżą, nie? Dobra. Teraz będą krótsze rzeczy. Kochani, druga rzecz. Zakładamy, że ta pierwsza się wydarzyła, tak? Czyli zakładamy, że się znamy, zakładamy, że rzeczywiście się wybraliśmy, że to nie są emocjonalne, psychiczne, bądź jakiekolwiek inne fizyczne związania, które nas po prostu przekonują, że powinniśmy z kimś być, że to mamy za sobą. I teraz pięć takich rzeczy drobniejszych, praktycznych i konkretnych, ale uważam bardzo pięknych. Pierwsza, kochani, pomysł z kosmosu teraz będzie. Naprawdę. Prawie nikt z was tego nie robi, prawie żadna para tego nie robi. Tak jak ja to mówiłem na rekolekcjach, jeżeli ktoś z was był, gdybym był papieżem, to bym wprowadził kolejną nową rzecz w sakramencie małżeństwa. Otóż uważam, że kiedy ślub jest w sobotę, bo zazwyczaj jest w sobotę, nie? Zdarza się oczywiście, że jest w inny dzień, ale zazwyczaj jest w sobotę. Więc jeżeli ślub jest w sobotę, to pan i pani młoda powinni spędzić piątek na dniu skupienia. Już mówię, w czym rzecz. Zazwyczaj piątek jest takim dniem, kiedy jest po prostu Armagedon, nie? Bo zazwyczaj odwołali kurczaki, nie dojechała figura z lodu, tam sukienka się okazała, trzeba dopasować, makijażystka, coś tam. Jest po prostu zazwyczaj totalny chaos, nie? On oczywiście ucieka, trzeba go chwytać, żeby nie uciekł i tak dalej, nie? Kochani, otóż, ogromna moja rada, oczywiście to nie jest żaden tak dogmat, chociaż jak będę papieżem, to będzie dogmat, ale póki nie jestem, to na razie jest wolność. Kochani, zróbcie tak, żeby po pierwsze, wszystko, co możecie załatwić do czwartku wieczorem, to, czego nie możecie załatwić, olejcie. To, czego nie można olać, zepchnijcie na rodzinę. W sensie, niech to zrobi wasz kuzyn, siostra, mama, ktokolwiek. Natomiast wy od piątkowego poranka nie robicie w związku ze ślubem nic. Kochani, nic. We dwójkę zabieracie się i wyjeżdżacie z dala od całego tego grajdołu. W sensie nie chodzi mi tam, że od razu tam na Bahama, nie? To będzie po ślubie. W sensie na poślubnej podróży. Do tego dojdziemy zaraz. Nie, tylko chodzi mi o to, wyjedźcie do lasu, jedźcie we dwoje do lasu i spędźcie cały dzień w lesie razem i osobno. W takim sensie razem i osobno. Osobno, bo oczywiście niech to będzie pewnego rodzaju wasz taki moment spotkania z Panem Bogiem, bo zakładam oczywiście, że skoro bierzecie ślub, no to przecież wiadomo, że o Pana Boga wam chodzi, nie? Wiem, że głupie założenie, no ale zakładam, nie? Czyli dajecie sobie cały dzień, żeby z Panem Bogiem trochę pogadać, ale też dajecie sobie cały dzień, żeby chodzić z takim czymś, czy jeszcze coś, czy jeszcze coś. Czy coś ci jeszcze muszę powiedzieć? Czy o coś cię jeszcze muszę zapytać? Czy coś mnie niepokoi? Ja wiem, niektórych z nas jest taki lęk, no tak, ale przecież wtedy się wszystko może popsuć, to już nie lepiej tak, już tak nie, jakby nie szturchajmy tego niedźwiedzia, nie? Uwaga, to jest właśnie takie dopełnienie ostatnie tego, co wam mówiłem w pierwszym punkcie. Kochani, mówię wam to z własnego doświadczenia. I nie w sensie z własnego doświadczenia, bo miałem ślub, tylko z własnego doświadczenia, bo miałem ślub. W sensie mój ślub. Ten mój zakonny. My przed tymi ślubami jedziemy na 7 dni na odosobnienie. Nikt z nas się nie zajmuje przygotowywaniem tej imprezy, a tam też są tańce, kurczaki i tak dalej, nie? Wszystko jest. Nie tak, że nie ma. Co myślisz, że tylko wy macie? Też mamy, nie? I nie tak, że tylko z siostrami zakonnymi tańczymy, nie, nie. Jest normalna imprezka, 150 osób, kapela, jest, wszystko jest, nie? Naprawdę, jest super. Jak nie byliście, polecam. W każdym bądź razie, 7 dni siedzimy zawsze w zamknięciu, żeby gadać z nim, ale też żeby gadać ze sobą. Ja wam to kiedyś mówiłem, tam jest, odbyła się na tych moich takich dniach przed ślubami jedna z najważniejszych moich rozmów, która sprawiła, że jestem tym, kim jestem. Dlatego, że ja przed tym byłem zupełnie niepewny tego, czy mam te śluby składać, czy nie. Kochani, większość z was będzie miała 1000 wątpliwości. Mimo, że będziecie kogoś znać, że kogoś wybierzecie i że będziecie w ogóle chcieć i cali będziecie to czuć, to i tak będziecie mieli wątpliwości. Jak ktoś oczekuje, że istnieje taka wersja, w której jest 100 pewności, to się rozpędźcie i ścianę. Bo to nie ma czegoś takiego. Nie istnieje takie coś jak 100 pewności. Zawsze będą wątpliwości. I ten u was chociaż ten jeden dzień, bo ja oczywiście chętnie bym wam zaproponował tydzień, ale to wiem, że to jest często niemożliwe, ale chociaż jeden dzień spędźcie na takim ostatecznym z Panem Bogiem i takim ostatecznym z Nim byciu. Myśmy tam ukuli, to ja wam kiedyś mówiłem z moim bratem, jakby powód, dla którego złożyliśmy śluby wieczyste. To kojarzycie to, czy nie? Niektórzy kojarzą. To jest trochę żenujące, ja się trochę tego wstydzę, ale tak zrobiliśmy.
Słuchajcie, była taka noc, to było na dwa dni przed naszymi ślubami wieczystymi, byliśmy w totalnej rozsypce. To się składać, nie składać, w ogóle to ma sens, przecież nie nadajemy i tak dalej. Wtedy ukuliśmy dowód taki ze sprawiedliwości społecznej, który polegał na tym, że Tomek mówi tak, słuchaj, taki mój brat Tomek, z którym tam byłem, mówi, jakbyśmy tych ślubów nie złożyli, nie? No i byśmy odeszli z zakonu, bo wtedy jeszcze było można, nie? Bo to przed ślubami jeszcze można. No i byśmy znaleźli jakąś żonę. To byłoby to niesprawiedliwe społecznie, dlatego że tylko jedna byłaby tak szczęśliwa. Wszystkie inne, które by z nami nie były, byłyby skrajnie nieszczęśliwe. Więc żeby była sprawiedliwość społeczna, to zróbmy, żeby wszystkie były równie nieszczęśliwe. Nie? Dlatego mówię, że to trochę żenujące. Ale słuchajcie, to się teraz może wydawać śmieszne, ale mnie tam te rozmowy z nim, myśmy tam po prostu całą noc łazili i zadawali sobie pytanie, o co to chodzi, dlaczego i czy mamy to robić. To nas przygotowało do tego, że ja potem tego dnia stanąłem i oczywiście z wątpliwościami, ale miałem taką jasność, dobra, co mogłem zrobić, to zrobiłem. O co mogłem zapytać, zapytałem. O czym mogłem porozmawiać, porozmawiałem. Co mogłem zakwestionować, zakwestionowałem. No to sru, no to jedziemy w to. Kochani, prawie nikt czegoś takiego nie robi. Mam wrażenie, że ten dzień to jest taka po prostu kulminacja nerwówki, kulminacja nieodpowiedzianych pytań, kulminacja stresu o właśnie jedzenie, kapele i tak dalej, nie? Bo tam zawsze coś jest nie tak, nie? Zawsze ktoś coś zawali. Kochani, proszę zapamiętajcie to. To jest drugi sposób na udany ślub. Jak już sobie wyznaczycie tę datę tego ślubu, zróbcie tak, żeby na te 40 godzin przed wszystko już zamknąć, a mówię, to czego nie łapniecie, po prostu na kogoś zepchnijcie. Niech to ktoś zrobi. Poproście kogoś z rodziny i tak dalej. A nawet niech się zawali po prostu. Natomiast wy sobie dajcie taką przestrzeń. Podziękujecie mi, zobaczycie. Czasem jest tak, że w ogóle ten moment tak naprawdę robi między ludźmi ślub. Kiedy myślicie, że sakrament to jest tylko ta sekunda, kiedy się wypowiada te słowa? Nie, to jest całe twoje serce, które musi być gotowe. Ja mam w ogóle czasem takie przekonanie, że ludzie, którzy tak zrobią, trochę par takich już znam, bo trochę już tam do tego przymusiłem, nie? Że mam takie czasem wrażenie, że w nich ten ślub się dokonał już w piątek. To się dokonał się właśnie w tym lesie, tam gdzie byli we dwójkę, tam gdzie sobie zadali ostateczne pytania. Pamiętajcie, że tego ślubu, wiecie jak to jest w Kościele katolickim? To jest jedyny sakrament, którego nie udziela ksiądz. Wszystkich sakramentów udziela ksiądz. To jest sakrament, w którym teologia mówi, że sakrament małżeństwa udzielają go sobie małżonkowie. Nie ksiądz wam udziela. Tak się często mówi, udzieliłem ślubu, nie? Bo przychodzicie i mówicie, czy ksiądz mógłby nam udzielić ślubu. To jest niepoprawne teologicznie. Teologicznie mąż udziela tego sakramentu żonie i żona udziela tego sakramentu mężowi. Ksiądz jest tylko i wyłącznie świadkiem i pieczątkowacicielem. Czy jak tam to nazwać? Że on tylko mówi, widziałem. No zobaczcie, jaka jest rola księdza. Czy ksiądz coś mówi? Ksiądz mówi tylko jedno. Ja powagą Kościoła katolickiego potwierdzam i błogosławię ten związek. Tyle. On nie mówi, że coś zrobił w tym związku. On tylko mówi, ja to widziałem, że oni to zrobili, że nawzajem sobie tego udzielili, więc ja to potwierdzam. I to jest jedyna rola księdza w ślubie. Jedyna. I kochani, mam takie czasem wrażenie, naprawdę, u tych ludzi, że w piątek oni już sobie udzielili tego sakramentu i oni tylko przychodzą w sobotę, jakby do kościoła, jak do takiej kancelarii, tam niech nam to ksiądz podbije tam, bo tam żeśmy już tam zrobili. I to jest w ogóle, słuchajcie, to jest najsuperowsza rzecz na świecie. Bo to znaczy, że oni to dokładnie zrobili to, co trzeba zrobić w sakramencie małżeństwa. Jak kiedyś się zdarza taki czas na przykład, że wybiją wszystkich księży na świecie, no może tak się zdarzyć, nie? Że już nie będzie ani jednego. To słuchajcie, wszystkie sakramenty się skończą. Zostanie tylko ewentualnie chrzest, bo tego też wiecie, że może ewentualnie w nagłych przypadkach udzielić każdy, co nie? I zostanie właśnie ten. Czyli będziecie dalej się żenić na potęgę. Już bez księdza, tylko będziecie stać we dwójkę i tam, Panie Boże, potwierdzisz? Nie? Pan Bóg powie, nie. Kochani, poważnie, zapamiętajcie to i proszę was, zróbcie sobie dzień skupienia przed ślubem. To jest druga rzecz. Trzecia rzecz. Kochani, jeżeli chodzi o sam ślub i o samą organizację całej tej akcji, to bym chciał powiedzieć tylko jedną rzecz. Moi drodzy, zdobądźcie się. Wiem, że nie wszyscy to muszą robić, bo niektórzy to mają, ale niektórzy myślę, bardzo tego nie mają. Zdobądźcie się na 100% samodzielność, niezależność i samodecyzyjność. Kochani, ten ślub, to wesele, to małżeństwo, to jest wasze opus magnum. To jest największe dzieło, którego dokonacie w swoim życiu. I nie chodzi mi oczywiście o tę imprezę, nie? Że to będzie nasze opus magnum, to będzie taka impreza.
Chociaż też w sumie. Ale chodzi mi o to, że wasze małżeństwo, kochani, nic nie zrobicie w życiu więcej od waszego małżeństwa. Ja nie zrobię nic w życiu więcej od tego, że jestem księdzem i powinienem być po prostu najbardziej Magnus księdzem świata, nie? A wy powinniście być najbardziej Magnus małżeństwem świata. Co to znaczy? To jest wasze dzieło i mówię to zupełnie teraz poważnie, tym bardziej, że nie ma to waszych rodziców, więc nie muszę się bać. Wara im od tego. Kochani, zawsze jest tak, że jest 1000 nacisków, 1000 propozycji, jak to ma wyglądać, gdzie to ma być, jak to ma być, jakie muszą być zwyczaje, jakie muszą być tradycje, jakie muszą być potrawy, które wujki mają być, a których ma nie być, które lubimy, których nie lubimy. Co ma się wydarzyć? Kochani, nie mówię oczywiście o tym, żebyście nie szanowali własnych rodziców. Broń Boże, tego nie mówię. Nie mówię, żebyście też nie wysłuchali tego, co mają do powiedzenia. Ale uwaga, jeżeli już tutaj pozwolicie na to, żeby ktoś wywierał na was presję, to tak będzie potem wyglądało całe wasze życie małżeńskie. Co myślicie, że mama to skończy na weselu? Na weselu, jak zobaczy, że się da, to się dopiero rozpędzi. Kochani, nie to znaczy takich małżeństw. Ja znam na kupę takich małżeństw, gdzie to są takie, tak naprawdę nie małżeństwa, tylko trójkąty, czworokąty, pięciokąty albo sześciokąty, nie? Gdzie tak naprawdę o połowie decyzji to decyduje mama przez telefon, ewentualnie przez swojego focha, nie? Kochani, nauczcie się tego od samego początku. To ma być wasze wesele, wasz ślub, ma mieć wasz kształt i ma być największą radością dla was. I nikt tu nie ma nic do gadania. Jeżeli wasi rodzice się sprzeciwiają, to niech się sprzeciwiają. Mówiłem to też na jednym z ostatnich odcinków Balad i Romansów, ale to jest jedna z najpiękniejszych historii. Kochani, jedno z najlepszych małżeństw, jakie znam, zostało zawarte w ukryciu i pokryjomu. Znam taką parę, gdzie rodzice pana młodego do żywego nienawidzili panny młodej. Ale po prostu ja czegoś takiego nie widziałem jeszcze w życiu. Nie to, że ją tam nie lubili, trochę ignorowali i mówili, mógłbyś sobie lepszą znaleźć, nie? Tylko to było proste, otwarte i bez żadnej żenady po naszym trupie. Na szczęście chłopak był chłopakiem. Nie był chłopczykiem, nie był synem mamusi, tylko był chłopakiem, był mężczyzną. I powiedział, wybrałem ją, poznałem ją i ona będzie moją żoną. To, co zrobili rodzice, to my na tym ślubie zrobimy drakę. W sensie przyjdziemy tam i nie dopuścimy do ślubu. Czujecie takich rodziców? Przyjdziemy tam i w trakcie, jak stanie przed ołtarzem, to weźmiemy wszystkich wujków i cię wyprowadzimy z kościoła. Czajcie bazę? Z jednej strony trochę mi zaimponowali. W takim sensie taką wytrwałością w tym, co chcieli zrobić. Niestety cel mieli trochę głupi. Co się stało? No bardzo prosta rzecz, nie? No, umówiliśmy tak. Były wydrukowane zaproszenia, wszystko było przygotowane tam, teraz nie pamiętam już dat, nie? Wszystko było przygotowane na 7, powiedzmy, października, nie? Były naprawdę wydrukowane zaproszenia, rozesłane zaproszenia, naprawdę, bez ściemy. Wszystko było zrobione. A my się spotkaliśmy 1 października, tydzień wcześniej, w Krakowie, w takiej kaplicy akademickiej na górze, takiej zamkniętej, gdzie jest klucz, gdzie się drzwi zamyka. Byłem tylko ja, ta para i dwoje świadków, nie? Czyli 5 osób. No i zrobiliśmy ślub, nie? Potem zrobiliśmy sobie wesele w piątkę. Poszliśmy, jest na Kazimierzu taka knajpa, nazywa się Kraina Szeptów. I tam było wesele w piątkę. Jedno z najlepszych wesel, na których byłem. Naprawdę. Natomiast tydzień później rodzice, oczywiście gości innych poinformowano potem, nie? Już po fakcie, po pierwszym, że ślub się już odbył, nie? Że nie ma co przychodzić 7. Natomiast rodzice wparowali 7 do kościoła. Naprawdę. Bo to miało być u nas u Dominikanów. I 7 w sobotę przyszli do kościoła. Oczywiście wtedy już był inny ślub, nie? Więc tak weszli trochę tak... Nie nasi... I poszli. I kochani, to jest jedno z najlepszych małżeństw, jakie znam. I oczywiście nie chodzi mi o to, że tylko małżeństwa zawarte w ukryciu, w prześladowaniu z rodzicami mają sens, nie? Nie, oczywiście, że nie. Tylko kochani, ile to jest tych takich momentów, gdzie wy się zgadzacie na różne żenady, na różne rzeczy, których nie chcecie, które wam się nie podobają, żeby babcia się nie smuciła, no. I oczywiście nie chodzi mi o to, żeby tu babcię obrażać, tak? Tylko weźcie, usiądźcie przed tymi swoimi rodzicami i powiedzcie, mamo, tato, no wiemy, że dajecie kasę, nie?
Ale nie bądźcie takimi wierzycielami, którzy mówią, skoro dajemy kasę, to rządzimy, nie? Tylko pozwólcie nam. Kochani, to jest trzecia rzecz. W sensie odważcie się na totalną samodzielność i na totalną kreatywność i waszość, bo to ma być wasze. Czwarta rzecz. Kochani, po czym zapamiętuje się fajny ślub? Nie wiem, na ilu ślubach byliście. No pewnie na jakieś tam możliwości byliście, nie? I człowiek ma więcej lat, na więcej, na większej ilości ślubów był. Ja byłem chyba na 3 miliardach ślubów, nie? Z, jak powiem, z uwag zawodowych. Więc widziałem naprawdę po prostu strasznie wiele ślubów, strasznie wiele wesel. I zresztą zadaję sobie takie pytania. Które wesela pamiętam, a których nie pamiętam? I uwaga. Mimo, że to mogłoby się wydawać dosyć nieoczywiste u mnie, nie pamiętam ze względu na jedzenie. Nie. To nie jest tak, że gdzieś było super i to zapamiętałem, a gdzieś było trochę gorzej i tego nie zapamiętałem. Nie zapamiętałem wesel przez, jak to nazwać, tańco zabawy. Nie, że gdzieś były fajniejsze, a gdzieś była żenada, nie? Bo w ogóle, słuchajcie, niektóre te tradycje, w ogóle te weselne, to wiecie, nie? W ogóle ja nie mogę. To jest po prostu, jakby kto to wymyślił w ogóle? To, czy to jest możliwe, żeby ludzie kiedyś tacy byli, żeby takie rzeczy robili w ogóle? To jest jakiś... Przecież to jest tak poniżające często w ogóle te różne te zabawy. Nie, przynajmniej nie chcę w to iść, nie, bo to w ogóle... Natomiast o co mi chodzi? Kochani, ja zapamiętałem te wesela, i to będzie może trochę takie prostackie, ale te wesela, w których doświadczyłem emocjonalnego wzruszenia. Czyli te wesela, gdzie wydarzyło się coś takiego, co było emocjonalnie bardzo poruszające. Uwaga, nigdy nie wygracie żadnego wesela żarciem, muzyką, fantastycznością sali, świetnym okolicą, jeziorem, łabędziami z przepiórkami na głowach wjeżdżających i tak dalej, nie? Tak, to ludzie jak to zobaczą, sobie pomyślą, o kurde, kasiury to mają, nie? Następnego dnia zapomną. Natomiast kiedy na weselu wydarzy się coś, co wszystkich, nie tylko parę młodą, ale wszystkich do głębi poruszy w jakiś sposób taki postemocjonalny. To się pamięta latami. Będę pamiętał takie wesele, bardzo będę pamiętał takie wesele. Bardzo słabo znałem tą parę, bardzo słabo. Natomiast poszedłem, bo ja zazwyczaj chodzę na te wesele tak tylko na moment, nie, jeżeli w ogóle chodzę. Zazwyczaj nie chodzę, bo to generalnie trzeba nie chodzić, w sensie jak się jest księdzem, dlatego że na wszystkie nie można pójść, a jak się pójdzie na część, to potem się inni obrażają, nie? Że tam poszedł, a tu nie poszedł, nie? Więc to znowu tak lepiej ze sprawiedliwości społecznej w ogóle nie chodzić, nie? Ale czasem chodzę, no, jakiś mam tam przyjaciół, nieważne, co ja takie jakieś mam dygresje, bez sensu. To wesele, o którym mówię. Słuchajcie, była taka para, która chyba na 2 tygodnie przed ślubem straciła dziadka. W sensie dziadek zmarł, co nie? Bardzo czekał na ten ślub. To był pan, w sensie tata tej pani młodej, co nie? Bardzo czekał na ten ślub. Był dosyć poważnie chory. No niestety nie doczekał, nie? Jakby 2 tygodnie przed ślubem zmarł. I ten pan był w ogóle weteranem wojennym. I to taki naprawdę bardzo zasłużonym. Ja już dokładnie nie pamiętam tej historii. Taki naprawdę, w sensie kogoś gdzieś uratował w trakcie wojny. Miał taki strasznie bohaterski czyn. I kochani, nawet nie zrobiła to para młoda, tylko zrobili to przyjaciele pary młodej, że na początku tego wesela usadzili po prostu wszystkich i przygotowali taki film o tym dziadku, nie? Mieli tam w ogóle, nie wiem skąd to wzięli, nie mam pojęcia, bo nie znam tej historii. Mieli kilka takich rzeczy, że ten dziadek mówił w ogóle coś do tej pary młodej, nie? W sensie to było tam w ogóle jakiś rok czy ileś tam przed ślubem, kiedy oni jeszcze byli taką po prostu parą. Ale gdzieś go ktoś nagrał chyba z rodziny, gdzieś na jakichś imieninach czy coś tam, że go zapytali tam dziadku, co byś tam powiedział parze młodej. I on to nagrał tak po prostu, nie? A oni to potem złożyli w jakiś taki bardzo ciekawy taki zestaw. Słuchajcie, 150 osób po prostu wyło jak bobry. Ale po prostu zrobił się pogrzeb nagle, nie? Ale takim najlepszym znaczeniu tego słowa, w sensie nagle ludzie zobaczyli po prostu strasznie piękną postać, która jakby opowiadała o życiu i która błogosławiła tej parze, nie? Kochani, pomyślcie na waszym ślubie, nie mówię teraz, aha, no dobra, to czyli trzeba dziadka przed ślubem jakoś tak ten, nie? Albo żeby chociaż mu nogę urwało, żeby była jakaś taka ckliwa historia. Nie, nie o to chodzi. Kochani, pomyślcie, jak zrobić, żeby na weselu nie chodziło tylko o jedzenie, nie chodziło tylko o zabawę, nie chodziło tylko, nie wiem, no o to, żeby to była fajna impreza. To jest oczywiście strasznie ważne, nie? Tylko, to, kochani, to każdy potrafi zrobić, no. To nie są trudne sprawy, nie? Oczywiście, no można wtopić, nie? W jakiś tam niedobry zespół czy coś tam. Ale pomyślcie, co zrobić na weselu, żeby zaangażować emocjonalnie ludzi, na przykład też w waszą historię. Ja na przykład, to jest jedno z moich przekleństw, nie? Dostaję mniej więcej miesięcznie
z 20 maili na langustę. Ojcze, bo taka moja przyjaciółka tam za 3 miesiące wychodzi za mąż. Ona oczywiście słuchała ojca Pachnideł i tam się nawróciła. Niech ojciec nagra taki filmik tam, że ich tam pozdrawia i tak dalej, nie? Ja mówię to oczywiście z przekąsem, bo ja to strasznie lubię robić, nie? Więc miesięcznie nagrywam kilkadziesiąt takich filmików, naprawdę. Ja mogę otworzyć firmę taką. Życzenia na wesele, nie? Już się łapię na tym, bo te imiona się często powtarzają, nie? Że se zostawiam, jak nagrałem dla Krzycha i Anki i patrzę, jak mają, czy pasuje, nie? A jak nie, to dogrywam tylko Anka i wklejam, nie? Jest Krzychu i Anka, nie? Nie, teraz żartuję oczywiście. Żartuję, bo wiem, że siedzą tu tacy, którzy napisali. Każde było unikatowe. Wcześniej 3 godziny przemodlone. Napisany scenariusz specjalnie dla ciebie. Nie, i kochani, takich rzeczy bardzo dużo robię, bo ludzie często robią takie rzeczy. I kochani, co jest najfajniejsze? Oni mi potem zazwyczaj, bo ja na tych ślubach nie jestem, nie? Tylko bo to gdzieś tam ja jestem na drugim końcu świata, a ktoś ma akurat to wesele. Tylko, że potem często mi przesyłają albo zdjęcia, albo filmiki z tych wesel, nie? Kochani, jakie to jest w ogóle wzruszające? Bo to na przykład często jest tak, że ci państwo młodzi o tym nie wiedzą, że tak będzie, nie? I to jest tak, że na przykład jest taki moment na weselu, że tam se siedzą na środku ta para młoda, a wszyscy tam dookoła siadają. Strasznie są takie piękne jakieś takie ułożenia, że wszyscy ich tak otaczają. W ogóle strasznie to są super pomysły. Wszyscy ich otaczają. Jest taka jedna wielka rodzina, kombinują jakiś taki wielki ekran, nie? I właśnie takie zdjęcie im przysyłają tam z zapleców panny młodej, nie? I pana młodego. Szóstak tam na tym. I oni po prostu to totalnie zdziwieni, oczywiście ona zapłakana. On lekko zazdrosny, nie? I oglądają, nie? I kochani, żeby teraz było jasne, bo ja wiem, co się wydarzy, nie? W ciągu najbliższych 24 godzin dostanę prawdopodobnie 2000 maili. Nie o to mi chodzi. To nie chodzi o mnie. To nie chodzi o to, żeby ode mnie dostać życzenia. Nie. To kochani, pomyślcie, co to zrobić na weselu, żeby ludzi zgromadzić wokół czegoś emocjonalnego, wokół czegoś, co im pokaże, że tutaj się coś dzieje, że tu nie chodzi o wesele, tu nie chodzi tylko o ślub, w takim sensie, że jakaś tam para ma ślub, tylko pokażcie im na przykład swoją historię, co to się wydarzyło, jak się poznaliście i tak dalej, rozumiecie, o co mi chodzi. Czyli wprowadźcie na wesele coś bardzo osobistego, tak jeszcze tylko może jeden wątek. Ja to mówiłem w ostatnim odcinku Ballad i Romansu. Uważam, że jednym z najgenialniejszych pomysłów na weselu jest nie przyjmowanie prezentów na tak zwanego Rumuna. Przepraszam za to może określenie, bo to trochę głupie. No takie, że tam się stoi i ta kolejka idzie, nie? Jest daj, 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 daj. Z boku stoi tamten z koszykiem, nie? Tu kopertka, nie? Nie, widziałem tam kiedyś na jednym weselu. Para młoda zrobiła coś takiego, że nie przyjmowała życzeń w kolejce, tylko po prostu trwało to chyba z 1,5 godziny. I ktoś powie, matko, tyle czasu. To było super. Para młoda po prostu przeszła po całej sali, przysiadała się do... To było tak, że były stoliki osobne, nie? Nie było takiej podkówki, tylko były osobne stoliki. Do każdego stolika się przysiadała i z każdym, kto przyszedł, pogadała, zapytała i tak dalej. Tam oczywiście zachachmęciła prezent, nie? Ale jakby dała taką sposobność ludziom, że to nie było tylko, że oni po prostu stoją w tej kolejce i coś im tam dają, tylko naprawdę się ucieszyli, że każdy z nich przyszedł, nie? I z nimi pogadali. Uważam, że to jest super. Czyli mówię krótko, zróbcie z tego spotkanie, a nie imprezę. Zróbcie z tego bycie z ludźmi, a nie potańcówkę. Tak jak zresztą mówiłem w tym ostatnim odcinku, jak na przykład nie macie kasy, ludzie, to jest jeden z najgłupszych powodów, żeby odwlekać ślub. W takim sensie, jeżeli para jest gotowa, co innego jak nie jest gotowa, nie? Ale jeżeli para jest gotowa, ja słyszę, ale ojcze, my nie możemy przez najbliższe 2 lata, bo nie mamy pieniędzy, nie? Ja mówię, ludzie drodzy, grilla zróbcie. No naprawdę, no mówiłem to w tym ostatnim odcinku, jedno z najlepszych wesel, na których byłem, to był grill. Para młoda naprawdę nie miała żadnych pieniędzy, więc zrobili u proboszcza w kościele oczywiście ślub, a potem na placu, na plebanii, nawet nie było jakiegoś osobnego miejsca, tylko obok kościoła pożyczyli od wszystkich rodzin znajomych, chyba było z 20 tych grilli, nakupili śląskie kiełbasy, było trochę piwa i słuchajcie, takie imprezy ja nie widziałem w ogóle. I nie dlatego, że było dużo piwa, nie? Nie. Tylko ludzie nagle zobaczyli, że to w ogóle chodzi o to, żeby z sobą pobyć, żeby pogadać. Nikomu się nie chciało pójść, nikt nie chciał wyjeżdżać, nikt nie chciał już iść do domu. Kiełbasy było dużo, więc w ogóle było super, nie? Dobra, kochani, macie siłę jeszcze? Macie? Ło! Góra nie śpi? Powinienem mieć tak z drugiej strony, żebym miał ich obraz, wiesz, to byłoby super.
Dobra, jesteśmy na czwartym punkcie, tak? To powiedzmy tak. Dobra. Może jeszcze trzy, dobra? Czyli będzie siedem. Jeden bardzo krótki, kochani. Bardzo krótki i bardzo nudny, czyli woda. Kochani, prośba nad wszystkie świętości świata. Nie pozwólcie na wódkę na swoim weselu. Mówię to zupełnie poważnie. Nie mówię, że wszystkie wesela mają być bezalkoholowe. Nie, tego nie mówię, broń Boże. Kupcie wino, kupcie coś do obiadu i tak dalej. Błagam was, niech nie będzie wódki na weselu, niech nie będzie mocnych alkoholi na weselu. Po pierwsze, bardzo zwyczajowe, po kiego grzyba? Jeżeli potrzebujecie do czegoś alkoholu na własnym weselu, to znaczy, że to wesele jest beznadziejne. Jeżeli alkohol jest potrzebny do tego, żeby była zabawa, to znaczy, że zabawa jest do dupy. No po prostu. I mówię zupełnie poważnie. I nie chodzi mi o to, że alkohol to jest zło. Nie, alkohol może być zło, kiedy jest przesadzony, nie? Dlatego mówię, nie mam nic przeciwko temu, w ogóle to jest super, żeby było wino do obiadu i tak dalej, nie? Czy tam ktoś się napić jakiegoś alkoholu, po prostu się trochę napić, jasne. Tylko kochani, nie oszukujmy się. Na pewno w twojej rodzinie, w twoich wujkach, sąsiadach i tak dalej jest parę alkoholików. Na każdym weselu zawsze jest ktoś, kogo trzeba zbierać. No bo było za darmo, no to się pojechało, nie? A najsmutniejszy dla mnie obraz, teraz mówię to zupełnie poważnie, może zabrzmi to ostro, a najsmutniejszy dla mnie obraz to jest tata pana młodego. Dlatego, że zawsze za wódę jest odpowiedzialny pan młody, nie? Taka jest tradycja, przynajmniej w Polsce. Że pan młody, jego rodzina załatwia wódkę, nie? Zazwyczaj jest tak, że głównym macharem od tego jest albo ten cały, ten, no jak się nazywa, świadek, nie? W sensie ten pierwszy, albo tata. Dzisiaj oczywiście w miastach tak dalej, to zazwyczaj jest ten właśnie ten świadek. Ale w takich wiejskich rejonach, zazwyczaj w takich tradycyjnych, to od tego jest zazwyczaj tata. Ja, kochani, byłem na bardzo wielu takich weselach. Przyznam szczerze, że bierze mnie obrzydzenie, kiedy widzę tatę pana młodego, który chodzi cały dumny po sali weselnej, wynosząc cały czas kolejne butelki i chwaląc się tym, że mamy. Tym, że nigdy wam nie braknie. Że ilekolwiek potrzebujecie, dostarczymy. Wiecie, czemu mnie to smuci? Nie dlatego, że chodzi o tą wódkę, tylko smuci mnie to z innego powodu. Bo ten tato powinien chodzić ze swoim synem, a nie z butelką wódki i mówić, patrzcie. Patrzcie, jakiego mam chłopaka. Patrzcie, jakiego mam syna. Patrzcie, jaki będzie mężem. Patrzcie, powinien natychmiast wziąć jego żonę i chodzić z tą jego żoną. Kurde, jaką mam synową. To powinna być duma taty na weselu. Ja nie mówię oczywiście, że tak często też nie jest i to, że idzie jedno z drugim w parze, nie? Ale też teraz wasze miny niektóre są bardzo takie wymowne, nie? Jak sobie myślicie, no jasne, mój tata. Mój tata na weselu będzie chodził i będzie się chwalił mną. A weźcie o to poproście tatę. Nawet jeżeli jest bardzo słabo, nie? W waszych relacjach. Powiedzcie, tato, nie chcę, żebyś wódki nosił na weselu. Nie chcę, żebyś zbierał kasę i żebyś harował po nocach, bo potrzeba dużo kasy, bo musimy dużo wódki kupić, żeby dla wszystkich starczyło. Tata, weź ze mną chodź. Weź mnie pod pachę, tak jak tą flaszkę byś nosił i weź mnie pokaż wszystkim weselnikom, jakiego masz syna. Z tego powodu o tym mówię. Po kiego grzyba alkohol na weselu? Tak jak mówię, jeżeli potrzebujemy alkoholu do tego, żeby się bawić, to znaczy, że nie umiemy się bawić. Gdybyście wy kiedyś byli na Sylwestrze u nas w klasztorze. Same chłopy. Nie ma dziewczyn. Bez podtekstów, tak? Nie ma wody. Na dachu łódzkiego klasztoru. Zapraszam was, tych, którzy są może z Łodzi. Zawsze to robimy. W Nowy Rok zawsze Dominikanie świętują Sylwestra na dachu łódzkiej kamienicy, bo mieszkamy w takiej kamienicy w Łodzi. Zapraszam, obczajcie z dołu. Bo to z dołu słychać. Takie imprezy ja nie widziałem w życiu. A słuchajcie, byłem na bardzo wielu imprezach. Niektórych nie pamiętam, takie były. Nie? To były żenujące imprezy. Kochani, tak jak mówię, nie chodzi mi, broń Boże, o to, żebyście dobrze zrozumieli, że alkohol to jest coś złego. Nie, alkohol nie jest zły. Wszystko jest dla ludzi. Alkohol też jest dla ludzi. Pan Jezus też pił alkohol. Więc można. To nie tak, że nie można. Tylko, kochani, jeżeli go potrzebujemy, żeby podkręcać imprezę, to znaczy, że nie umiemy zrobić imprezy. Po prostu. Jak macie za dużo alkoholu, to się po prostu wstydźcie. Nie dlatego, że macie za dużo alkoholu, tylko dlatego, że jesteście kiepskimi organizatorami imprezy, skoro potrzebujecie alkoholu. Dobra, to tak jak wątek. Miało być krótko, wyszło jak zawsze. Jeszcze dwa, naprawdę ważne. Kochani, noc poślubna. Czyli szósta chyba już rada na wesele.
Otóż uwaga, najlepszym sposobem na noc poślubną na weselu jest jej brak. Naprawdę. Moi drodzy, ja wiem oczywiście, że to dzisiaj w ogóle w sieci brzmi trochę głupio, bo przecież my tych nocy poślubnych to mieliśmy już tak ze 400 przed weselem, nie? Więc ojcze, w ogóle jaka noc poślubna, nie? Przecież to już dawno jesteśmy po robocie. Ale tak jak mówię, w swojej naiwności, niewinności zakładam, że jednak się zdecydowaliśmy, że poczekamy, że jednak się zdecydowaliśmy, że to będzie dopiero po ślubie i tak dalej. Zakładam taką wersję. Wiem, głupia, bo głupia, ale zakładam. Otóż moi drodzy, jeżeli jesteście w tej szczęśliwej sytuacji, że to jeszcze jest przed wami, a to jest bardzo szczęśliwa sytuacja, naprawdę, bo macie na co czekać, macie za czym tęsknić, to nie róbcie tego w noc poślubną, w sensie, czyli po ślubie. No bo weźcie sobie to wyobraźcie. 6 rano. I nie chodzi mi, że macie sobie puścić YouTube'a, tak? Tylko kochani, jest 6 rano. Jesteście zmęczeni jak mopsy. Przepraszam, będę teraz brutalny. On śmierdzi straszliwie. Ona rozmazana cała. Było tyle wzruszeń. Uwaga, przeżarty. Wzdęty. No tak, no przecież trzeba to wszystko, kurde, zjeść, no. Jak mówiła moja babcia, lepiej zwymiotować niż zmarnować. Nie? Myślicie, że skąd się to wzięło, no? Moja babcia wszystko. Byłem bardzo wiernym uczniem mojej babci. Moja babcia była kochana, już świętej pamięci, naprawdę. Przekochana kobieta, przekochana. Dzięki niej zawsze jadłem 3 obiady dziennie. Jadłem w szkole, przychodziłem do domu, dawali w domu, a potem szedłem do babci i był u babci jeszcze jeden. A u babci był zawsze tak dobry, że nie było bata, żeby tego trzeciego nie zjeść. Ale mniejsza. Więc kochani, pomyślcie sobie, tak naprawdę po tym weselu to jesteście w najgorszym możliwym w ogóle stanie do jakiejkolwiek akcji. W sensie, to będzie dosyć niefajne, dosyć nieprzyjemne i prawdopodobnie stracicie przytomność w trakcie. Kochani, nie. O co mi chodzi? Przy założeniu oczywiście też, że się czeka. Kochani, to powinno być coś bardzo wyjątkowego, bardzo przygotowanego, też bardzo cudownie przeprowadzonego. Powinniście sobie to tak naprawdę zostawić na podróż poślubną. Kiedy już wszystko opadnie, kiedy już wszystkie te emocje, wszystkie te zdenerwowania, wszystko to już będzie za wami. Już będą tylko inni sprzątać, nie? Jak już wyjedziecie, o tym zaraz jeszcze powiem, o tej podróży, i tam też nie oczywiście pierwszego dnia, bo zazwyczaj jakimś tam locie samolotem, nie, albo czymś też oczywiście zrypani jak mopsy. Tylko drogi mężczyzno, bo śmiałem się powiedzieć, to jest w ogóle absolutnie twoja robota. Ona powinna, jak się rano obudzi tam o tej, nie wiem, 11, nie? No jesteście na podróży poślubnej, no halo. Więc jak się obudzi o tej 11, tak tylko otworzy oko, to już powinna zobaczyć, o, szykuje. Od razu powinna to wiedzieć. Nie tak, że tam ewentualnie tam wieczorem coś tam zadziałamy. Ty powinieneś to cały tydzień w ogóle przygotowywać. Już tam podjudzać. Szykować. Rozpalać. Mówię zupełnie poważnie teraz. Kochani, myśmy z tego zrobili, i to powiem teraz ze smutkiem, bo ja tą firmę bardzo lubię, ale zrobiliśmy z tego McDonalda, no. Po prostu. Czyli bar szybkiej obsługi. Przyleciał, zażar i poleciał, nie? I to jest w ogóle super, jeśli chodzi o McDonalda. Na tym to polega. Nawet nie trzeba z samochodu wysiadać, no. Podjeżdżasz, tylko... I sru, nie? Nie, kochani, zróbcie z tego restaurację pod złotymi łukami. No tym jest McDonald, to wiecie, nie? Restaurację pod złotymi łukami. Czyli zmieńcie bar szybkiej obsługi na coś niezwykłego. Kochani, mówiłem wam kiedyś o tym. Dlatego was bardzo też zachęcam do pewnej cierpliwości przed ślubem. Jeżeli ktoś słuchał Pachnida, to tę historię zna. Miałem jakąś taką znajomą, którą spowiadałem przez wiele lat i byłem przez cały proces jej przygotowywania się do ślubu. Chyba przez 7 lat ją znałem przed ślubem. Jej chłopaka znałem trochę mniej. Poznałem go dopiero tam pod koniec ich znajomości. Też, no, z nią głównie rozmawiałem, bo ona do mnie przychodziła do spowiedzi, też na jakieś tam takie rozmowy duchowe i tak dalej. Jakby on nie.
Jedne z najpiękniejszych widoków, jaki widziałem w życiu, naprawdę, bo to była w ogóle cudowna dziewczyna. To był taki ostatni rok ich narzeczeństwa, kiedy już była ustalona data ślubu, kiedy było wiadomo, że idą do małżeństwa i tak dalej. I miałem tam totalną pewność, że oni są gotowi, że rzeczywiście się poznali, jakby nie miałem wątpliwości, że tak jest. I ona mniej więcej na rok przed ślubem, oczywiście wcześniej też tak było, tylko w jakoś mniejszym stopniu, a na rok przed ślubem, no po prostu, wybaczcie słowo, ale no tak się strasznie na niego napaliła, że to się w ogóle w głowie nie mieści. I to było po prostu czysto fizyczne, nie? Po prostu, no to co znacie też związków, nie? No tak jak zostaliśmy stworzeni. To oczywiście wcześniej w ich związku jak najbardziej istniało, ale jakoś tak się stało, że na rok przed ślubem po prostu w niej się po prostu wszystko nagle obudziło. Ona była z takiej porządnej, katolickiej rodziny, tam w sensie z dziada, pradziada, więc była tak wychowana oczywiście w prostym kluczu, nie? Seks, piekło! Nie? Więc jak tylko odczuwała jakiekolwiek takie pożądanie, to od razu myślała, że grzeszy, nie? Uwaga, pożądanie to nie jest grzech. Pożądanie jest darem Bożym, jest łaską Bożą. Jak nie macie pożądania, to jest coś bardzo nie tak. Wtedy trzeba do lekarza natychmiast pójść. Znaczy, że coś nie działa w was, coś jest popsutego. Samo pożądanie to, że widzisz, drogi mężczyzno, kobietę piękną i budzi się tobie wszystko, uwaga, również fizycznie, to powinieneś w ogóle stanąć i dzięki ci, Panie. No tak. I oczywiście nie w sensie dzięki lecę tam. Tylko dzięki, że ona jest taka piękna, dzięki, że ja to widzę, że ja na to reaguję, dzięki, że jestem normalny, dzięki, że to działa we mnie, że nie jestem popsuty. W ogóle super. Naprawdę, słuchajcie, no, my dlatego mamy z tym problemy, że my do tego podchodzimy odwrotnie. I my z tego od razu robimy jakieś takie... Nas tego uczył magister w nowicjacie, to jest w ogóle śmieszne, żeby w zakonie, nie? On mówił nam, wiesz, przyszły chłopaki do zakonu, do nowicjatu, nie? Wszyscy oczywiście z takimi, że teraz to będzie tak nawrócenie, tak będzie pobożnie i w ogóle to wszystko to będzie takie ten. A on mówi, jak zobaczysz tam, mówi, będziesz szedł tam tymi krużgankami, nie? I zobaczysz, będzie lato i tam będzie szła jakaś, nie? Ten, tam wycięte wszystko, nie? To oczywiście dawniej były takie podręczniki kiedyś dla zakonników, że był podany kąt patrzenia w ziemię. Ale powaga! Nie żartuję w tej chwili. Jest taki podręcznik z XVI wieku, nie powiem z którego zakonu, żeby go nie pogrążać. Wiadomo, że chodzi o jezuitów. Nie, żartowałem, nie chodzi o jezuitów. Chodzi. Ale to będzie tylko audio, nie? To nie będzie widać, dobrze. I tam naprawdę było podane, że trzeba po prostu, był taki, tam chyba było 47 stopni, że jak mija cię po prostu kobieta, to właśnie musi to jakiś zakon, nie? Co to robi? To robi grzech w człowieku. Dokładnie to robi grzech w człowieku. Bo to się staje, tak wiecie, to, co zakazane, jest jeszcze bardziej pożądane, nie? Więc oczywiście to się nie kończy na tym przejściu, tylko się od razu produkuje cały film w głowie, nie? A nasz magister już nas cudownie mówi. Jak będziesz szedł, mówi, zobaczysz, to stań, tylko poczekaj, żeby ci minęła, żeby nie było siary, mówi. Jak już cię minie, to stań i mów, Boże, jak ty ją pięknie stworzyłeś, dzięki, nie? No, znacie, i naprawdę, bo to jest zdrowe, to jest normalne. Jestem mężczyzną i kobiety są piękne i są również seksualnie atrakcyjne, mnie pociągają. No to tak. I mogę to sobie zanegować, jak zaneguję, to wybuchnę, no. No tak, no bo to się tak nie da, nie? Trzeba to tak podejść normalnie, przepraszam, bo oczywiście mi idzie w bok gdzieś, nie? Zwracam do tej dziewczyny. Więc w niej było cudowne to, że mówię, ona miała takie przekonanie, że w niej się dzieje coś niedobrego, bo ona go tak pożąda, bo ona mówiła, Boże, Ojcze, ja jak go spotykam, ja bym go po prostu zjadła. Mówię, ja nie mogę, po prostu ja zobaczę jego buta i nie mogę, nie? W ogóle... Po prostu cokolwiek mnie tak nosi, mówi. Ja po prostu już nawet czasem, mówi, odmawiam spotkań z nim, bo wiem, że po prostu, no nie dam rady, nie? Ja oczywiście tłumaczyłem, dobrze ci się dzieje, wszystko jest tak, jak trzeba i tak dalej, nie? I znaczy, co było fajne? Oni dojechali do ślubu w miarę w czystości, nie? Jakby to powiedzieć? Jak jechali tą autostradą, to były zjazdy na stacje benzynowe, ale nie było zjazdu do miasta. Myślę, że rozumiecie, tak? W czym rzecz, nie? No. Więc jakby generalnie... No. Ja to się dziwię. Słuchajcie, jakby tego słuchali jacyś biskupi. Ja bym już dawno miał zakaz głoszenia, nie? Ale na szczęście oni nie słuchają chyba. Nieważne, przepraszam, bo teraz to rzeczywiście podrzuci, nie? Kochani, więc mówię, oni dojechali w czystości w miarę do ślubu. Wiecie, co było najpiękniejsze? Ja im udzielałem potem ślubu, nie?
Ja to, mi się to tak strasznie podobało. Oni stali przede mną. Nie będę mówił imion, bo no, to są prywatne sprawy, nie? Cudowna para. I słuchajcie, miałem takie wrażenie. Mówiłem kazanie. Wiecie, że ja mam zdolność do tego, żeby się rozgadywać, nie? Co widać po zaistniałym przypadku. Więc dosyć długo gadałem to kazanie. I patrzyłem na nią. Ona siedziała tam na tym. I miałem takie wrażenie, że ona ma takie wołanie w środku, taki jęk. Skończ, już po prostu błagam cię. Skończ już, daj mi go, nie? Słuchajcie, to była jedna z najpiękniejszych rzeczy, jakie widziałem w życiu. Ja sobie nie próbuję wyobrazić, co ona mu zrobiła potem w ogóle. Bo jak zacznę, to będę musiał pójść do spowiedzi, nie? Jakby... To był prawdopodobnie najszczęśliwszy chodzący mężczyzna na ziemi, jaki w ogóle istniał w historii świata, nie? Jak ona go w końcu dorwała w swoje ręce, nie? I kochani, między innymi, to jest jeden też z powodów, tak wracając do punktu pierwszego, to jest jeden z powodów tego, co Pan Bóg mówi. Ja to potem kocham takie śluby, jak stoją takie dwa suchary, nie? Na ślubie. Tam już nie ma na co czekać. Tam już nie ma żadnej tęsknoty, tam już nie ma żadnego spodziewania, tam już nie ma w ogóle żadnego wyczekiwania. Kochani, ja na przykład, jak przychodzi do mnie, jak udzielam ślubu, może to głupio zabrzmi, ale ja wiem, czy współżyli, czy nie. I nie to, że mi to powiedzieli w spowiedzi. To wystarczy spojrzeć na parę młodą, naprawdę. To wystarczy spojrzeć na ludzi, którzy stoją przed ołtarzem. Od razu wiadomo, czy tak, czy nie. Dlatego, że tęsknotę widać, albo jest taka po prostu... Nie to, że się nie cieszą oczywiście, nie to, że się nie kochają. Ja, broń Boże, tego nie mówię. Ja nie chcę, broń Boże, powiedzieć, że ci ludzie są jacyś źli ludzie, ale w życiu w ogóle nie. Tylko albo im ktoś tego nie powiedział, albo sami tego nie znaleźli, że można zrobić coś piękniejszego jeszcze. I kochani, właśnie w związku z tym, strasznie warto, nawet jeżeli na przykład, powiedzmy, są tu pary, które już dawno wlazły do łóżka, to wyleźcie z łóżka. Nawet jeżeli już wyleźliście, to wyleźcie z łóżka i weźcie sobie, zróbcie przerwę do ślubu. Jezu, oj, trzeba tu jak żyć, no. Co wy, kurde, zwierzęta jesteście? No ludzie, no. Poważnie, dajcie sobie przerwę do ślubu i potem po prostu miejcie takie coś, bo to jest cudowne na tym weselu, jak już widać parę młodą, którzy tylko mówią, no jedzcie to szybciej i kończcie już, i już kończcie te tańce, bo my chcemy już iść, nie? I to jest dokładnie to. Tylko mówię, nie róbcie tego w nas po ślubie, tylko poczekajcie, że potem z tego zrobić ucztę. I to jest, drogi mężczyzno, twoje zadanie. Ona musi wiedzieć, ona musi się bać, co to będzie w ogóle. Przecież on się tak szykuje, ja nie dam rady. Ja na to nie odpowiem, bo ja widzę, że on po prostu matko. Coś naprawdę, drogi mężczyzno, taki lęk wzbudzić w swojej kobiecie, to jest przepiękna rzecz. No spokojnie, ona da radę. Da radę. Kobiety to panowie wbrew pozorom potrafią 1000 razy lepiej od nas. Naprawdę. Uwierzcie mi. Niestety nie urodziłem się w zakonie. Jest w ogóle dobrze chyba, bo to... To się wytnie. Dobra, kochani, ostatnia rzecz. Ostatnia rzecz. Tak jak wam mówiłem, poczekajcie z tym na podróż poślubną. Kochani, podróż poślubna jest strasznie ważną rzeczą. Strasznie ważną. Ona oczywiście dzisiaj ma już inne znaczenie niż kiedyś. Bo nie wiem, czy wiecie w ogóle, skąd się to wzięło. To się wzięło z dosyć niefajnego powodu. Bo wzięło się z tego, że kiedyś był jakby odwrotny trochę pomysł niż jest dzisiaj. I też niedobry. Bo kiedyś był taki pomysł, wiecie, że bardzo często w niektórych środowiskach tak naprawdę panna młoda z panem młodym to się nigdy sam na sam nie spotkali poza kontekstem rodzinnym, obecności zawsze kogoś i tak dalej. Nie? No było tak niestety. To też jest oczywiście chory pomysł. Ja kiedy wam mówię o poczekaniu do ślubu, to nie mówię o czymś takim, tak? Mam nadzieję, że to rozumiecie. Zawsze spotykajcie się tylko w obecności mamy. To nie, ja tego, broń Boże, nie mówię. Niestety były takie czasy, kiedy tak było, że tak naprawdę oni nigdy nie byli ze sobą jakby razem na wyłączność osobno, bo to zawsze było w jakimś konwenansie takim właśnie, jak to kiedyś mówili, przyzwoitka była, nie? I uwaga, to się trochę stąd wzięło, że potem po prostu państwo młodzi mieli taki czas, żeby wreszcie po raz pierwszy ze sobą pobyć, nie? Żeby zanim wejdą do normalnego życia, do normalnego funkcjonowania, no to żeby się mogli nacieszyć sobą, nie? Oczywiście tak już dzisiaj nie jest, bo mamy dzisiaj inny sposób budowania relacji, to bardzo dobrze, ale, kochani, podróż jest bardzo ważna z jednego prostego powodu. Nie z tego powodu, że trzeba mieć kupę kasy i to musi być bardzo wyjątkowe. Nie. To nie jest tak, że musicie pojechać od razu na jakieś nie wiadomo jakie tam egzotyczne wyspy i tak dalej. Aczkolwiek dzisiaj to wszystko jest w ogóle możliwe. Myślę, doskonale wiecie, że to naprawdę bardzo małe pieniądze, jak się tylko chce. Wiadomo, że się nie pojedzie do nie wiadomo jakiego hotelu i tak dalej, ale po co komu te hotele w ogóle, ludzie? Tam to tylko zło jest w ogóle. Tam się człowiek strasznie źle czuje.
no to namiot wziąć i jedźcie po prostu na Filipiny. Da się spokojnie za 800 zł kupić bilety na Filipiny. Naprawdę. A jak nie macie 800, to ja wam dam. To się załatwiam, bo to żaden problem znaleźć 800. No uwaga, to żaden problem. I da się polecieć za 800 na Filipiny, nabrać kurde tych, paprykarza szczecińskiego do plecaka. Ale powaga, no. Jak byłem duszpasterzem akademickim w Krakowie lata temu, tam 10 lat temu prawie, to zabrałem 120 studentów na Korsykę stopem. Czyli pojechaliśmy 120 osób stopem na Korsykę, napadliśmy jakiegoś księdza i powiedzieliśmy, że u niego śpimy. Wcześniej sprawdziliśmy w internecie, że u niego w parafii jest szkoła, nie? Więc nie miał wyjścia, musiał nas przyjąć. I siedzieliśmy, słuchajcie, tydzień na Korsyce. Najlepsze wakacje chyba, na których byłem, nie? Zapłaciłem za to nic. Nie? Więc kochani, to nie chodzi mi teraz o to, że to musi być, wiecie, nie wiadomo jak wypasione i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, jeżeli macie kasę, to jasne, ja nie mam nic przeciwko temu. Jeżeli macie pieniądze i was na to stać, albo wam dadzą rodzice, albo dostaniecie na weselu, w ogóle super, żeby to zrobić. Tylko, że nie w tym rzecz. O co mi chodzi? Kochani, chodzi mi o to, żeby się nauczyć świętować i dziękować. Bo to jest jedna z najbardziej kluczowych rzeczy, żeby ocalać małżeństwo. Kochani, pary, które nie potrafią świętować swojej miłości, które bardzo szybko przechodzą do realu, do normalu, do szarości życia, to są pary, które po prostu po pewnym czasie strasznie się męczą sobą. Kochani, myślicie, że dlaczego w kościele co 2 tygodnie jest jakieś święto? Zauważyliście? To co się człowiek nie obróci, to mówimy, matko, już Boże Narodzenie. Skończy się Boże Narodzenie, mija miesiąc, matko, już Wielki Post, nie? Już się coś szczególnego dzieje. Ledwo się skończy, już jest coś. To tak jest w ogóle. Jak się jest księdzem, to się szczególnie to widzi, bo to ciągle jest coś specjalnego, nie? Ciągle trzeba coś takiego wyjątkowego robić. Dlaczego to jest? To jest dokładnie stąd. Bo Kościół doskonale wie, że tak samo jest z wiarą. Jak się wiary nie pobudza specjalnymi wydarzeniami, jak się wiary nie rozrusza uroczystością, to ona po prostu pomału klepnie. Uwaga, z miłością jest dokładnie tak samo. To jest jedna z historii, którą na pewno znacie. Opowiem ją na koniec, będziemy już tym kończyć. Ale to jest historia, która zawsze mnie do tego bardzo przekonuje. Kochani, byłem kiedyś na rekolekcjach w Opolu. I tak się akurat wydarzyło, że proboszcz mnie nie chciał na plebanii, nie? Żebym tam spał u niego. Mogę tam w porzo. I taka para przyszła, bo tam byłem przez 3 dni. Mówią, ojcze, to chodź, zabierzemy cię do nas, do domu, nie? No i pojechałem do nich do domu. Mieli, słuchajcie, 3 dzieci. Był taki chłopaszek tam, taki w wieku takim nieokreślonym, czy jakiś taki 3 lata, no nie wiem, tak. Ja to tak nie czaję trochę tego wieku. Taki, że taki do niczego jeszcze, że nie wiadomo w ogóle, co z nim zrobić, nie? Taki, no... Taki mały. Był taki drugi, taki średni, taki w okolicach tak 6-7 mniej więcej chyba. I był starszy, taki tam 14-latek, nie? I znacie, siedzimy przy jakiejś tam kolacji. Ja nieopatrznie zadałem pytanie, a jak się w ogóle poznaliście, nie? I mówię nieopatrznie, bo opowieść trwała chyba 40 minut, a ja chciałem kotleta zjeść, nie? A to trzeba było tam cały czas słuchać i tak dalej, nie? Tam i tam, no. Ale co było najfajniejsze, słuchajcie? Patrzyłem na tą 3 dzieci, jak oni słuchają tej opowieści. Bo to była bardzo burzliwa ich znajomość, nawet po prostu przeburzliwa. Oni się tam po prostu 3 razy rozstali, 3 razy się potem zeszli. Najpierw w ogóle było tak, że on był w niej tam zakochany chyba przez 5 lat. Ona go w ogóle po prostu olewała całkowicie, że w ogóle go nie widziała, że on nie istnieje. Jemu się w końcu odwidziało, standardowo oczywiście modelem. Jak mu się odwidziało, to jej się przywidziało, nie? I potem ona była w nią zakochana, on wtedy miał jakąś inną dziewczynę w ogóle. No i tam, no mówię, no było strasznie dużo perypetii. Znaczy, najfajniejsze było, jak słuchałem tej opowieści, patrzenie na tych po prostu 3 chłopaków. Bo tak, ten najmłodszy rzeczywiście, to miał tam jakiegoś klocka. No i coś tam się w nim wydarzało, nie? Jakby Bóg jeden raczy wiedzieć co, nie? Więc tam siedział na podłodze i tym klockiem się bawił, nie? Ten najstarszy oczywiście, on miał ważniejsze sprawy i poszedł grać w jakąś grę, nie? Do pokoju. Natomiast ten środkowy siedział, ten właśnie taki 6-7-latek. I on siedział przy stole i najpiękniejsze w nim było to, on nieustannie wyprzedzał, bo to mówiła ta mama, opowiadała tą historię, wyprzedzał tą mamę o jedno wydarzenie. W takim sensie po prostu on musiał tą historię już słyszeć po prostu pewnie 50 razy w życiu. Przepraszam, że mama po prostu każdego, kto przychodzi na kotleta, katuje tą historią, nie? I to było tak, że mama coś tam mówiła i on mówi, i wtedy tata, nie? Jakby cały czas ją tak jakby popychał do przodu tej historii. I kochani, to było przecudowne w ogóle. Ten mały po prostu cały żył tą historią jakby tych rodziców, nie? Skąd się to jeszcze wzięło? Bo ja potem ich za to zapytałem. Oni mówią, bo wiesz, ojcze, my mamy taki zwyczaj, że my mamy co 2 tygodnie jakąś rocznicę. Ja mówię, jak można mieć rocznicę co 2 tygodnie? Sama nazwa wskazuje, że rocznica jest raz w roku, nie?
Oni nie mieli miesięcznic, nie? Tylko mieli rocznicę co 2 tygodnie. Mówią tak, mieliśmy rocznicę pierwszego poznania, rocznicę pierwszego rozstania, rocznicę drugiego zejścia, rocznicę trzeciego rozstania. I po prostu mieli to wszystko po prostu zapamiętane i wszystko to jakby świętowali, jakby całą tą miłość. I naprawdę co jakiś czas mieli po prostu jakieś wydarzenie. Kochani, to jest dokładnie to. Ludzie potrzebują nieustannego pobudzania miłości świętem, uroczystością, robienia prezentów bez powodu i tak dalej. I kochani, podróż poślubna jest po to potrzebna. To powinien być taki pierwszy moment też, kiedy sobie nawzajem obiecujecie, słuchaj kochanie, obiecuję ci, że tak jak teraz tutaj wyjechaliśmy, to wiem, że może kiedyś być tak, że nie będziemy mieli kasy i na przykład nie będziemy mogli nigdzie pojechać, to się oczywiście może zdarzyć, że nie będzie nas stać na to, żebyśmy jeździli gdzieś tam, ale obiecuję ci, że nawet jeżeli to będzie musiało polegać na tym, że po prostu kupię ci lizaka na stacji benzynowej, to ci kupię tego lizaka na stacji benzynowej i zrobię ci święto. Kochani, to jest strasznie ważne w miłości. I mówię, jeżeli was nie stać na to jakoś tam, mówię, pieniężne, to żaden problem. To jedźcie stopem po prostu nad morze, bo pewnie zazwyczaj będziecie mieli tam ten ślub, jak jest ciepło, bo to zazwyczaj tak ludzie robią. Chociaż no jak będzie zimno, też nie problem. To jedźcie na narty razem i tak dalej, i tak dalej. A najlepiej jeszcze, to zrobić tak, jeżeli to jest możliwe, żeby pojechać na przykład na tydzień samemu, we dwójkę, a potem jeszcze zwołać swoich przyjaciół i zrobić sobie takie długie, tygodniowe poprawiny. Naprawdę. Żeby jeszcze świętować z ludźmi. Kochani, jak się tego nauczycie tuż po ślubie, to jest szansa, że będziecie potem o tym pamiętać dalej. Nie mówię, że tak będzie, na pewno oczywiście. Ale kochani, miłość nieświętowana obumiera. Miłość nieuroczystowana, czy jak tam to nazwać, obumiera. Dobra. Tyle było 6,5 albo 7 sposobów na udany ślub. Będą jeszcze inne. Jeżeli ktoś chce posłuchać, to niech sobie posłucha Ballad i Romansów. Tam jeszcze będzie o tańcach na weselu, będzie o jedzeniu, jakie powinno być. Naprawdę. Bo to jest tylko jeden rodzaj. Inny to nie wyjdzie. Będą następne odcinki. W każdą niedzielę są ballady i romanse i tam będą kolejne sposoby na udane wesele. Niektóre rzeczy już słyszeliście, bo niektóre wam to sprzedałem, ale część będzie jeszcze innych. Więc jeżeli ktoś chce sobie posłuchać, to zapraszam, żeby tam posłuchać. Moi drodzy, mam nadzieję, że was straszliwie nie umęczyłem. Troszkę tak, bo niektórzy tak wyglądacie. Niektórzy macie rozpar w oczach i widzę, żebyście już wyszli, ale za dużo ludzi jest w przejściu i się nie da. Więc siedzicie. To tym bardziej wtedy dziękuję za cierpliwość. Strasznie się cieszę, że mogliśmy się spotkać. Bardzo to jest fajne tak tutaj na stereo, tak w dwie strony. Dosyć ciekawe doświadczenie. Wiem, że na pewno będą jeszcze jedne pachnidła w Warszawie na wiosnę. Bo pachnidła, bo to, co w ogóle tu mamy, nie wiem, czy wiecie, to robię 5. sezon pachnideł. Czyli tych takich moich różnych opowieści właśnie ślubno-małżeńskich i tak dalej. Będą w różnych miastach, tam Poznań, Kraków, Wrocław i tak dalej. Ostatnie będą również w Warszawie, tylko że na UW. W sensie tam na Audytorium Maximum w centrum, nie na końcu świata, tylko bliżej Warszawy. Więc jeżeli tylko będziecie chcieli, to was jeszcze zapraszam za jakieś tam pół roku czy ileś na wiosnę na kolejne spotkanie. Natomiast tyle niech wystarczy. Kochani, moje życzenie jest tylko jedno. Bardzo wam serdecznie życzę, żebyście miłość znaleźli, jeżeli jeszcze jej nie znaleźliście. Tylko życzę wam jej w jednym kluczu, takim jak wam mówiłem. Nie żebyście poczuli, tylko żebyście poznali. Dlatego, że jeżeli zbudujecie taki związek, to wtedy się ziści to, co mówi Pan Jezus, że Królestwo Niebieskie już jest pośród was. Bo na tym między innymi polega Królestwo Niebieskie. Że się jest kochanym i że się kocha. To jest jedna z fundamentalnych rzeczy w Królestwie Niebieskim. To się stanie, jak pójdziecie według pomysłu Pana Bożego. Kochani, nie my wymyśliliśmy miłość. On ją wymyślił. On ją stworzył. On nam ją dał. No to kurde, kto jak nie On wie, jak to działa. Mnie zadziwia czasem, przepraszam, bo tak jeszcze minutka. Zadziwia mnie, jak to jest możliwe, że my jesteśmy tak pyszni. Ja to mówię do siebie. Że zazwyczaj wiem lepiej od Pana Boga, jak coś powinno być. Nie? No bo zazwyczaj wiem lepiej, nie? On mi mówi, że tak i tak, i że tak powinno być. Ja mówię, Panie Boże, to chyba nie byłeś na ziemi, nie? On wtedy mówi, byłem. Nie? I kochani, naprawdę, mnie to zadziwia, że my bardzo często mamy to przekonanie, że wiemy lepiej od Niego. Kochani, jak możemy wiedzieć lepiej od Niego, no? Czy wy żeście skonstruowali ten świat? Czy wy wymyśliliście człowieka? Czy wy nadaliście mu sens i to, kim on jest? No nie. No to jak możemy wiedzieć lepiej od Niego?
Przecież on jest konstruktorem tego wszystkiego. On wie, jak to działa. On wie, jak to naprawić. On wie, jak to się psuje. Więc jak mówi nie rób, to nie mówi, a dowalę ci. Żebyś miał trudno. Żebyś się męczył. Bo ja lubię, jak się męczysz. Co to za Bóg w ogóle byłby, ludzie? On tylko mówi, nie rób, bo se popsujesz. A ty mówisz, nie, ja wiem lepiej. I potem przychodzisz i mówisz, Panie Boże, bo mi się popsuło. I Pan Bóg nie mówi, a nie mówiłem. Tylko mówi, dobra, no to chodź, spróbujemy naprawić. Ale ja mam trochę lepszy pomysł, wiesz? No i w koło Macieju, nie? Kochani, uwierzcie mu po prostu, że kiedy on coś proponuje, to tylko i wyłącznie dlatego, że chce chronić i chce sprawić, żeby wam się nie popsuło. A miłość, jeżeli ją macie, jeżeli ją już znaleźliście, to jest najpiękniejsza rzecz, jaka wam się może przydarzyć. Więc nie pozwólcie, żeby wam kretyn z dołu to popsuł, no. Bo tylko to próbuje zrobić, żeby wam to po prostu rozwalić. To jest jego po prostu największa radość, jak wam się popsuje. Więc posłuchajcie Pana Boga i tego, co Pan... Nie tego, co ja mówię, nie, tam nie musicie słuchać. Tylko posłuchajcie tego, co Pan Bóg mówi. Jak pójdziecie za tymi radami, tak, one są czasem trudne. One są wymagające, to prawda. Tylko, że one dają szczęście. Co daj Boże, amen. Thank you.